A żeby nie było, część druga jaskini w Bochotnicy. Oczywiście jaskini małej. No to ja tutaj skończyłem pierwszą część w tej grocie. A teraz wam pokażę, jak się stąd wychodzi. No to sobie idziemy. Oczywiście wszystko ostrożnie. Mamy kolejne komory. Tutaj już pokazywałem. Ja tylko pokażę, jak stąd wyjść. Jest łatwo, jak się chce. Oczywiście śmietnik, no bo lokalsi to lubią śmiecić w takich miejscach. Oczywiście do takich miejsc wchodzimy bez spożycia alkoholu. Jakiegokolwiek alkoholu, bo ludzie, którzy piją alkohol, nie są w stanie myśleć racjonalnie. A w takich miejscach jak to, to musicie myśleć racjonalnie, bo musicie wiedzieć, co tak naprawdę robicie. Widzicie, bezpieczeństwo przede wszystkim. A jak zrobić bezpieczeństwo, skoro trzeba stąd wyjść? Mamy tutaj szczelinę. Ta szczelina nie jest za duża, ale się sprzycisnę. Słuchajcie, z plecakiem. Kurwa, plecak do... Plecak będzie do prania. No to mamy wejście. Wychodzimy. Tutaj, posłuchajcie, tutaj to normalnie czuję parę wodną. Woda paruje z tych skał wapiennych i unosi się. Tutaj jest normalnie 20 stopni, a tutaj macie o 15 stopni niżej. Szok termiczny murowany. No i mamy wyjście na Bochotnicę. Dziękuję, miłego. Piorun Burz Elektryk.